Hej, witajcie! Witam Was, Andrzej Mazur z kanału Eznawca. Dzisiaj dalszy ciąg eksploracji Olu Denis, wakacyjnej eksploracji. Moi drodzy, jesteśmy w tej chwili na najbardziej na wschód wysuniętym odcinku plaży. Plaży głównej, bo jeszcze jest plaża, nie widać jej w tej chwili, za tamtą skałą jeszcze jest kolejna plaża, ostatnia w Olu Denis, za jakiś kilometr, półtorej w tamtym kierunku właśnie. My jesteśmy na głównej plaży, ale na najbardziej wschodniej części. Przyszliśmy tutaj szczególnie po to, żeby spróbować posnurkować przy skałach. To nie musi być bezpieczne niestety, bo są potężne fale. Tam mój misiek walczy z falami. No teraz jest spokojniejsze, co któraś fala jest silniejsza, nawet bardzo silna. Postaram się dzisiaj popłynąć w tamtym kierunku, może coś uda się zobaczyć, jakieś zwierzęta morskie albo rośliny. A tak wygląda miejsce, gdzie jesteśmy. Moi drodzy, widzimy główną plażę w Olu Denis, znaczy centralną część. Błękitnej laguny nie widać, jest za tym wzgórzem, jest tak zwana błękitna laguna, naprawdę piękne miejsce, osłonięte od morza, gdzie nie ma zupełnie fal, gdzie woda jest niesamowicie ciepła, przynajmniej po wierzchu. Tutaj woda jest zimna, jak się okazuje, jest mocno wymieszana. Ale jest tu pięknie. I chyba nie żałujemy, że tu przyszliśmy. Mój misiek po 5 minutach walki z falami tam właśnie już odpoczywa na kocyku. Patrzcie, jaka skała. Tu wiesz, jakieś usypało się. Chyba jak są silne wiaty, to nie jest zbyt bezpiecznie. Dziwny kolor jest tej wody, słuchajcie, bo woda jest błękitna. Ale nie wynika to z tego, że jest taka przezroczysta. Woda jest dosyć mętna. Prawdopodobnie jakieś skały są rozpuszczone. Wapienne lub inne. Bo wbrew pozorom nie jest to płytko, moi drodzy. Tu jest bardzo głęboko. Tu urwisko jest po jakichś 3-4 metrach od brzegu. Jest głęboko na jakieś, najpierw na 3, a potem dużo głębiej. Ogólnie jest tutaj głęboki. Ale mimo to kolor wody jest dziś nieprzyzwoicie błękitny, turkusowy. Nie dziwcie się, że jestem w koszulce do pływania, ale trochę się spiekłem. Żar się leje z nieba niesamowity. Mamy chyba 12 lipca 2013 roku. To tak jakbym kiedyś w przyszłości oglądał ten materiał. A zobaczymy, co u miśka na tym. A teraz misiek powie parę słów dla kanału Znawca. O co kaman? Że bardzo trudno jest wejść do wody. Pierwsze, że są kamienie, fale rzucają. Jak cię rzuci na te kamienie, to lecisz i lecisz, one są łatwo nie uderzyć. Więc kupujcie kaski. Tak. Na plaży w Olu Denis. Tak. Ja oczywiście żartuję. Chyba czas na mnie, żeby się zmoczyć. Andrzej Mazur z kanału Znawca, witam Was ponownie. Będzie teraz uroczyste wejście do wody w tym oto dziwnym miejscu. Mam nadzieję, że nie rozbije się od razu, tylko za chwilę. Plaża w głębi jest prawie że piaszczysta. A tutaj jest kamienista przy brzegu. Ale okrągłe kamienie, nawet się na bosaka można wchodzić. Zobaczcie, teraz stałem na tą kipie, ale zaraz tam popłyniemy. Zaraz tam popłynę z maską i z płetwami pod te skały, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A na razie wchodzimy tutaj. O kurde, fala potwór. Tak wyglądała średni potwór. Tak większy potwór.
Mam nadzieję, że chwilowa przerwa. Idziemy dalej. O, idzie potu. Ledwo się mu opadłem. Potu 2. Postaram się na razie nie zmoczyć kamery, bo niestety ta kamera ma ten feler, że mokry mikrofon powoduje, że kamera brzęczy. A, już nie czuję gruntu. Od razu jest głęboko. Kamera staram się nie zmoczyć. Zobaczcie teraz z lustra wody. Nie idę do brzegu, bo ciężko się pływa z uniesioną kamerą do góry. Ciekawe, jakie to są prądy, czy nie ma jakichś niebezpiecznych, ciągnących. Ta z panorama tylko dla was. Wow. Słyszycie ten mocny fał? Tam mój misiek próbuje wejścia. Ale słuchajcie, fale są takie jak duże fale na Bałtyku. Znaczy duże latem, bo Bałtyk jest pewnie większy. A tu się nagle wypłyca. Tu teraz to jest dosyć płytko, właśnie tu się załamują bałwany. Patrzcie! To za potwór. Nad polskim Bałtykiem... No i zmoczył mi się mikrofon. Witam ponownie. Przedmuchałem mikrofon, ale nie wiem, czy mnie słychać, bo niestety zmoczył mi się. Ale właśnie atakują mnie gigantyczne fale. Nie jest tu fajnie. O, idzie gigant fala. Co prawda jestem teraz w strefie, gdzie fale się nie załamują na ogół. Jeszcze blisko brzegu. Ale już na nieco głębszym miejscu. Okej, moi drodzy, na tym kończę, teraz zmoczę już kamerę. Więc pewnie już teraz nie usłyszycie moich dialogów, moich tekstów. Nie będę was zanudzał, popatrzycie sobie na same obrazki. Kamera idzie do wody. Pójdę teraz na płytszą tą, żeby powalczyć z falą. Tam to muszę uderzyć płetwy. Ua! Fala gigant! Następna! I idzie! Nie jest to bezpiecznie, bo jest płytko i wtedy człowiek je mocno miota. Fale mają to do siebie, że załamują się przy brzegu. Chodź mi się! Powalczymy! Słuchajcie, w to miejsce można przyjść, po to, żeby powalczyć z falami, jak ktoś lubi. Szczerze, ja w morzach ciepłych nie lubię walczyć z falami, bo nalewa się wszędzie woda, to jest bardzo słona. Jesteśmy jak we Wieliczce. Teraz mamy chwilę ciszy, tak to właśnie wygląda. To jest to nie, wasz fotograf. Ekstremalny. Chcę film teraz. Robię to.
zabawa na plaży może być przyjemna nawet. Może byłoby się w klankę ubrać, żeby te kamienie. Grunt pod nogami, trzeba spieprzeć. Grunt pod nogami znaczy załamujące się fale. A to znaczy, że jest niebezpiecznie. Słuchajcie, morze egejskie i wysokie fale. A tam jest mój misiek. Tam! Podoba wam się? Bo mi tak. Niestety fale są bardzo nieregularne. Raz są wysokie, raz trochę mniejsze. I czasami wydaje się, że jest bezpiecznie. Natomiast po chwili fale się pojawiają tak duże, że strach. Dlatego nie będę podpływał.